Niedziela 12, samo południe, wyjątkowe, bo mamy właśnie rok 2023, jak nowy rok, no to nowe cele, nowe możliwości, jak to się mówi, nowy ty, nowa ja, ale chcę, żebyś popatrzył na ten rok zeszły, no bo przecież bardzo często wszyscy mówią, że trzeba go podsumować, wejść z nowymi celami, z nowymi pragnieniami, marzeniami w nowy rok, aby się wiele z nich zrealizowało i czy to jest dobre, czy to jest złe. Ani tak, bo jest i dobre, i złe. Nie o same cele chodzi, ale o drogę, którą będziemy przechodzili po prostu do nich i to, kim się w trakcie tej drogi staniemy. Więc chcę, żebyś popatrzył na stary rok i na nowy z pewnej perspektywy. Z perspektywy, o której ja już kiedyś wspomniałem, a mianowicie o psalmie. Z perspektywy psalmu 127. Psalmu, który jest niesamowity, niesamowicie ważny i niesamowitą perspektywę przynosi do tego, abyśmy mogli sobie właśnie zrobić takie przyrównanie do tego, co robimy, co zrobiliśmy, co chcemy zrobić. Jeżeli jesteś nowonarodzonym stworzeniem w Chrystusie, jeżeli w swoim sercu uwierzyłeś, że Bóg właśnie Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych, a ustami to wyznałeś, jesteś osobą zbawioną, to tym bardziej mówię to do Ciebie. Jeżeli nie, to też jest dobry czas na to, albo najlepszy, żebyś po prostu uwierzył w to, że On przyszedł na świat, żeby Ciebie właśnie zbawić. Ale nie o tym ten materiał, więc ja chcę teraz do tego materiału kluczowego, noworocznego przejść. Psalm 127. Jeśli Jahwe nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. Jeśli Jahwe nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik. Daremne jest dla was wstawać rano, wysiadywać do późna i jeść chleb boleści, bo to on daje sen swemu umiłowanemu. Popatrz na tamty rok. Czy to ty budowałeś, czy budował to Jahwe, czy budował to Duch Święty, a twoje oczy były wpatrzone w Jezusa? Bo jeżeli tak, to ma sens i na pewno Bóg w tym roku, na pewno Jezus chce, abyś to wszystko kontynuował dalej. Jeżeli nie, to zastanów się, co tak naprawdę Bóg od Ciebie chce i co to znaczy, że On chce, abyś Ty właśnie dzisiaj wydawał owoc. No właśnie, przechodząc do tego owocu, na pewno to Ci mogę zagwarantować, że przyszły rok, a znaczy ten, który jest, będzie rokiem gór i dolin. Co to oznacza? Oznacza to, że na pewno dzisiaj staniesz przed jakąś górą, na którą się będziesz musiał wspinać, ale też na pewno wiesz, że jak się wspinamy na góry, to bardzo często jest to wysiłek. Bardzo często zmieniające się warunki w górach, deszcz, słońce, zimno, ciepło, towarzyszą nam właśnie w tej wędrówce i to jest też miejsce i czas, kiedy bardzo często po prostu ciało, organizm, zwierzęta, rośliny przystosowują się, hartują się do pewnych rzeczy, bardzo często właśnie w tak surowych warunkach siła ta wewnętrzna, witalność jest dużo, dużo inna, większa niż tego wszystkiego, co jest niżej. Ale właśnie, kiedy wspinasz się na te góry, to bardzo często po prostu przechodzi moment, kiedy z tych gór schodzimy. Znajdujemy się bardzo często i przechodzimy przez te doliny, co bardzo często znowu kojarzy się z czymś takim, wiecie, dolina, idę przez dolinę, ciemną dolinę, ale ja dzisiaj troszkę inną perspektywę, bo nawet jak ta dolina jest w zupełnie innym miejscu i ona może być o różnej perspektywie, w zależności od tego miejsca, w jakim się znajdujesz, to dzisiaj chcę Ci pokazać, że tak naprawdę bardzo często najbardziej soczyste, smaczne owoce znajdują się poniżej gór, w sensie w dolinach. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli jest dobra gleba, jeżeli w tej dolinie naprawdę jest dobrze zakorzenione drzewo owocowe, to owoce, które wydaje, są zupełnie, zupełnie inne. Są słodsze, smaczniejsze, spada na niej deszcz, jest inny wiatr. Wszystko jest po prostu przygotowane bardziej niż w górach do tego, aby po prostu dawało owoc i dojrzewało. I tutaj się chcę zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że właśnie Bóg, właśnie Jezus chce dzisiaj, abyśmy byli takimi drzewami owocowymi, które będą wydawały owoc. Owoc, który jest zbudowany w myśli, w powołaniu tego, co wrzucił w Twoje serce sam Bóg.
I teraz zobacz, jeżeli drzewo jest zakorzenione, jeżeli jest dobrze nawodnione, jeżeli odpowiednio pada na niego deszcz, jest odpowiednia ilość słońca, to po prostu daje owoc. A ten owoc na pewno cieszy tych, którzy go zrywają z drzewa. I tak też, taką perspektywą na ten rok chcę Ci pokazać, czego od nas chce Bóg. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 15 rozdział Ewangelii Jana, gdzie właśnie chcę się podzielić tą pewną perspektywą owocu. 15 rozdział, a dokładnie 8 werset. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Bóg od nas pragnie obfitego owocu. Bóg od nas chce, abyśmy dawali owoc jak najbardziej doskonały, jak najlepszy. I właśnie o tym tutaj w Słowie Bożym jest napisane, zacytowany jest sam Jezus. Ale w tym roku naprawdę Bóg chce, żebyśmy wydawali owoc zgodny z Jego pragnieniem, żebyśmy wydawali jeszcze większy owoc w Jego służbie. I też ta Ewangelia, tylko cofniemy się do 4 wersetu. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie zrobić. Zobacz, jak klarownie Bóg opisuje to zakorzenienie nasze w nim, bo tylko wtedy z nim możemy dać prawdziwy owoc naszego powołania. Ty możesz dać prawdziwy owoc twojego powołania. Ale jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie nie wiesz, jakie jest twoje powołanie, to właśnie przez fakt tego, że relacja z Ojcem, odkupieńcze, wykonane dzieło krzyża powoduje, że wchodzisz na zupełnie inną drogę. Przez chrzest wchodzisz na drogę powołania, zabijając swoje ciało, żyjąc po prostu w pełni ducha, wykonujesz wolę tego, który cię do tego życia powołał. Ale jaki ten owoc mamy wydawać? Czym to zakorzenienie w tej dobrej glebie, w tym Bogu naszym jest? To otwórzcie sobie list do Galacjan. List do Galacjan. 5 rozdział. 5 rozdział od 22 wersetu. Co to za owoc? Bo czasami patrzymy czysto materialnie, ale ja dzisiaj chcę, żebyś zobaczył, żeby w tych wszystkich twoich działaniach, w twoich myślach, w tym, jaki jesteś, co myślisz, czujesz, czym się dzielisz, jakie światło niesiesz światu, były owoce, o których jasno mówi Słowo Boże. List do Galacjan, 5 rozdział, 22 werset. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, pościągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Chcę się skupić na tych owocach. Zobacz, jaki owoc dzisiaj Bóg chce, abyśmy dawali. Tym owocem jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, pościągliwość. Jak łatwo poprzez Psalm 127, poprzez List do Galacjan, 5 rozdział, a 22 wersetu, zrobić sobie czystą, po prostu czysty feedback, wrócić do pewnych rzeczy, osadzić się w tym, czy jesteśmy dzisiaj zakorzenieni, czy jesteśmy owocem, drzewem, który da owoc, który się podoba Bogu, Ojcu, bo tak naprawdę to On wnosi dary do naszego życia. To On daje wzrost tym wszystkim darom. I dzisiaj z tego miejsca chcę Ci powiedzieć jeszcze jedno na zakończenie rzecz. Jeżeli znajdziesz się, a na pewno staniesz pod górą jakąś, jeżeli będziesz przechodził przez dolinę, to pamiętaj, że bez względu na to, gdzie jesteś, gdzie idziesz, Bóg jest z tobą. Amen.